Hej, witajcie na moim kanale, tutaj Gabriel Hiodo. Dzisiaj opowiem wam trochę o okazywaniu sobie uczuć w Japonii. Jest taki stereotyp, że w Japonii okazywanie sobie uczuć jest zabronione. Nieważne, czy to między zakochanymi, czy w rodzinie, generalnie Japończycy nie okazują sobie uczuć i koniec. Japończycy zawsze muszą się dobrze zachowywać i jest to po prostu wymagane w ich kulturze. Czy jest tak naprawdę? Trochę tak jest. Ale z drugiej strony na pewno też oglądaliście różne anime i różne dramy japońskie, gdzie no, przyznajmy sobie szczerze, okazywanie sobie uczuć jest po prostu czymś, do czego ten film został stworzony. Japończycy również mają dość mocne wyobraźnie, przez to powstają różne takie dziwne anime. W Polsce chyba mówi się na nie hentaje? Więc jak to jest, że Japończycy z jednej strony są tacy właśnie, wiecie, mają takie różne fantazje czy coś, a z drugiej strony są bardzo powściągliwi i nie okazują sobie nigdy uczuć? Odpowiem wam dzisiaj na to pytanie. Choć nie jestem psychologiem, to wydaje mi się, że właśnie jedno łączy się z drugim. To znaczy, że przez to, że w Japonii okazywanie sobie uczuć publicznie jest dość, powiedzmy sobie szczerze, zabronione, to właśnie przez to muszą się gdzieś tam, wiecie, chować po kątach i... No wiecie, o co chodzi. Jedyne miejsce, gdzie na dobrą sprawę zobaczycie takich zakochanych i wiecie, takich bardzo blisko siebie Japończyków, to Disneyland. Disneyland jest generalnie wiadomo dla rodzin, ale po prostu również pary lubią tam chodzić i się trzymać za ręce i w ogóle. Oprócz tego, no okazywanie sobie uczuć w Japonii jest raczej czymś nie na miejscu. Trzeba również przyznać, że w Japonii kontakt z drugą osobą jest zupełnie inny niż na przykład w Polsce. W Polsce na przykład, jak patrzę się komuś w oczy, to zazwyczaj znaczy, że po prostu ta osoba nie ma nic do ukrycia, znaczy to taką właśnie szczerość i często jakieś tam, powiedzmy, dbanie o coś. W Japonii jest to trochę inaczej. Na przykład w pracy, jeśli będziemy się patrzeć swojemu szefowi w oczy, zbyt długo albo zbyt intensywnie, możemy mieć później problemy. Słyszałem o przypadkach, gdzie moi znajomi mi opowiadali, że dostali po prostu zjebę od swoich szefów, że się po prostu zbyt intensywnie na nich patrzyli. Co szef odebrał, że po prostu ta osoba jest zbyt pewna siebie i ten wzrok był taki zbyt agresywny. No, tak tam jest. Również same uściski czy coś. W Japonii na przywitanie nie ma buziaków, nawet się ręki nie podaje, tylko się po prostu kłania. I jak jest w rodzinach? Szczerze powiedziawszy, ja kojarzę takie uściski tylko powiedzmy gdzieś tam z ciotkami, takimi wiecie, co nawet w Polsce, czy chyba wychodzi na to, że na całym świecie są ciotki, co po prostu lubią przytulać i dawać buziaki i tak dalej. Ale w bliskiej rodzinie nie ma czegoś takiego. Dopóki jest się małym dzieckiem, to małe dzieci się tuli, a jak już idą do podstawówki, gimnazjum i tak dalej, to już raczej ten kontakt fizyczny zanika kompletnie. A jeśli chodzi o pary, to tak jak wam powiedziałem, publicznie raczej nie zobaczycie się całujących Japończyków, czy nawet trzymających się za ręce. I szczerze powiedziawszy, to dobrze. W Polsce jest tego gówna za dużo. Serio, na przystankach, autobusach? God damn! To jest akurat trochę obrzydliwe. Więc konkluzja na dzisiaj. Jeśli będziecie w Japonii, proszę nie okazujcie sobie uczuć tak bardzo publicznie. To jest w Japonii uznawane za coś ohydnego i uważam, że na całym świecie powinno być to tak uznawane. Jeśli sobie lubicie okazywać uczucia czy coś, pójdźcie na przykład do Love Hotelu, wynajmijcie sobie pokój na 3 godziny i... Jeśli chcecie się może dowiedzieć czegoś o Love Hotelach, koniecznie subskrybujcie mój kanał i dajcie mi znać w komentarzach. Do zobaczenia!